Organ drugiej instancji będzie jeszcze raz musiał przeprowadzić postępowanie, zgromadzić odpowiednie
dokumenty i podjąć odpowiednią decyzję. Czyli też pan mecenas sugerował, że kara, powiedzmy, w tym wypadku to jest no prawie wydalenie ze służby. Czyli dlaczego kara z najwyższej półki? Dlaczego nie można było stosować gradacji kar, które stosuje się normalnie, także i w postępowaniu karnym, gdzie jakoś pomału dochodzi się do tego, żeby wydać odpowiednie orzeczenie. Czasami jako społeczeństwo jesteśmy oburzeni, że to orzeczenie było takie, jak nam się wydaje, niewspółmierne do popełnionego czynu, ale sąd przeprowadził całe postępowanie i całe rozumowanie. I tak samo tutaj organ jest zobowiązany, ponieważ można powiedzieć, że ma to postępowanie jakieś takie znamiona, w pewnym sensie może jest upodobnione do postępowania karnego i w związku z tym pewne rygory powinny być stosowane nad wyraz ostrożnie i nad wyraz mocno, prawie w sposób zbliżony do rygorów związanych z postępowaniem karnym, pomimo tego, że jest to postępowanie administracyjne. Z tego powodu orzeczenie zostało uchylone, wyeliminowane z mocy i organ będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z rygorami przewidzianymi w artykule 107, paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko końcowo informuję, że wyrok jest nieprawomocny, ale ze względu na to, że strona jest informowana, przepraszam, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, podobnie jak organ, sąd odstępuje od poruszenia o środkach, trybie i terminach zaskarżenia. Dziękuję Państwu za udział w sprawie. Dziękuję bardzo. Czas się zatrzymał. Zobacz, na zegarze czas się zatrzymał. No to ma. Wyjątkowy sąd. Aha. Do widzenia. Dziękujemy panu mecenasie. Dziękuję bardzo. No, siemanko, przyjacielu. Jeszcze raz, Wysoki Sądzie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No i już mamy. Też jest też. Może pojedziesz ze mną do tego, włożysz do tego do skrzynki, bo ja tam... Ale jedziesz do Jamca no tam... specjalnie? Co? Ale jedziesz specjalnie czy nie? Nie, to znaczy pod Sejm, bo tam jest ta demonstracja, no. A może mi wpaść do biura, a ty wrzucisz. No dobrze, no to tak? Jedziesz. Zaczekaj, proszę. Pojedziesz ze mną. Dobrze. Dobrze.
gorsze oddanie naszego państwa. Jednak sądy w jakiś tam sposób zaczynają respektować prawo, które jest ustanowione w Rzeczpospolitej Polskiej, tak? To, co zostało zniszczone, całe szczęście, chyba się zatrzymaliśmy. I z tych gruzów można będzie coś odbudować. No niestety wszystko legło w gruzach, ale teraz z gruzów musimy się podnieść i musimy jedyną prawdą, która jest istniejąca, dociekać swoich praw. Tak. Na tym mi zależało tylko, żeby przedstawić prawdę przed sądem. I na tym zależy nam wszystkim, którzy byli uwikłani w jakikolwiek sposób w tym pandemicznym czasie. No niestety mamy cały czas opozycjonistów z jakichś tam ośrodków monitorowania nie wiadomo czego i oni cały czas nas szykanują. Niestety dla nich niestety no prawda broni się sama. Nie znają prawdy. Nie znają prawdy, ale też tą prawdę w jakiś sposób próbują zakrzywiać. Tak samo twoja osoba była przez Omzrik tutaj szykanowana. Czy jakiś spraw a propos Omzrika możemy się spodziewać odnośnie z twojej strony do nich, za te pomówienia i za te oszczerstwa, które Omzrik rzucał? Myślę, że tak. Super. Tylko wolałbym, żeby zajęła się tym prokuratura ze względu na znieważenie funkcjonariusza służb mundurowych. Bo cały czas takim pozostaniesz jak najbardziej. Tak. I życzymy ci wszyscy tego, żeby do emerytury, do momentu aż ty zrezygnujesz, żebyś był funkcjonariuszem polskich służb mundurowych. Dziękuję. Dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Wszyscy wspieramy się. No i na tym chyba skończymy dzisiaj. Już. Sąd podjął decyzję i decyzja jest nieprawomocna, tak jak zaznaczył sąd, ale liczymy na to, że z pewnością się mogą zmieniać, to jeszcze na czym, no i do zobaczenia, przyjaciele, do zobaczenia, dziękujemy bardzo, dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. Na razie.